Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: przymnóż nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuję słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Lekcje pokory dzisiaj ciąg dalszy. Aby upewnić się, że to nie jest pomyłka tłumacza, musiałem sprawdzić w tekście greckim, czy aby na pewno ewangelista użył tutaj słowa achrejoi, które oznacza coś niepotrzebnego lub bezużytecznego. Słowo to w Biblii występuje zaledwie dwa razy. Raz u świętego Mateusza i raz właśnie tu, u świętego Łukasza. W Ewangelii Mateuszowej mowa jest o nieużytecznym słudze, skazanym na wieczne potępienie. U Łukasza Chrystus poleca nam, abyśmy wykonywali wszystko zgodnie z wolą Boga, a na koniec nazywali siebie bezużytecznymi sługami, godnymi wiecznego potępienia. Ten, kto nie rozwija w sobie cnoty pokory, nigdy nie zrozumie tych słów Jezusa. Zrozumie je jedynie ten, kto ćwiczy się w pokorze. Pokorę zdobywa się poprzez świadomość, że wobec Boga jesteśmy dosłownie niczym, prochem na wietrze. To z Jego woli istnieje i dzięki Jego łasce rozwijam się i staję się coraz bardziej podobny do Niego. Nie ma w tym ani grama mojej zasługi. Wszystko zawdzięczam wyłącznie Jemu. Każda inna cnota wyrasta z pokory, jak gałązki z pnia drzewa. Nie ma wiary, ani miłości, ani też chrześcijańskiej nadziei bez pokory. Pokora otwiera drogę do życia cnotliwego. Jest gruntem, z którego wyrasta wiara i pozostałe cnoty. Nie mogę nazwać siebie człowiekiem wierzącym, jeśli nie ma we mnie prawdziwej pokory. Pokora bowiem ustawia na właściwe tory relacje między mną a Bogiem, między mną a drugim człowiekiem, społeczeństwem i światem, w którym żyję. Bez pokory te relacje są zakłócone moim egoizmem i pychą. Te dwie główne wady sprawiają, że kocham i wierzę bardziej sobie niż komukolwiek innemu, nawet Bogu. Wiara i miłość oraz pozostałe cnoty uzależnione są od stopnia pokory. Czym większa pokora, tym większa wiara i miłość. Tam, gdzie króluje pycha i egoizm, tam panoszy się ateizm i profanacja miłości. Czy zabiegam o wzrost pokory w moim życiu? Czy staram się uniżyć wobec Boga, aby ustawić relacje z Nim w sposób właściwy?